Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam Państwa serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. A dzisiaj będziemy rozmawiać o spółce, która się pojawi już 2 czerwca wśród 50 startupów na konferencji o inwestowaniu w innowacje, w startupy w spółki młode Reach for Biz Meetup. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Arkadiusz Lewandowski, prezes i założyciel firmy Altera. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Arku, chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o spółce, którą pokażemy na konferencji i o tym, jaka jest przyszłość usług księgowych, bo macie ambitne plany, żeby zmieniać trochę świat księgowości. Już rozmowę w tym temacie jedną prowadziliśmy, natomiast dzisiaj chciałabym z Tobą trochę więcej porozmawiać o tym, jak po pierwsze prowadzić tak zwany product development w branży usług księgowych, która wydaje się taka nudna, nie chciałabym tego powiedzieć, ale mimo wszystko nudna. Jak prowadzić z Waszego punktu widzenia, tak jak macie doświadczenie już kilkuletnie, product development, żeby te produkty cyfrowe, które są tworzone w branży księgowej, mogły zachwycać klientów, a nie nudzić? To jest bardzo dobre pytanie i jednym zdaniem mógłbym powiedzieć, trzeba słuchać klientów. I po pierwsze słuchać, a po drugie też przewidywać. To znaczy aplikacja w branży księgowej powinna przede wszystkim rozwiązywać problemy i dostarczać dodatkową wartość. Czyli mamy takie dwa skupienia. Jeżeli chodzi o problemy, to u klientów mamy takie, o których oni wiedzą i o których oni nie wiedzą. Dokładnie. I żeby rozwiązać odpowiednie problemy, trzeba mieć taki całościowy insight na sam proces księgowy. To znaczy wiemy, ze względu na to, że na przykład zajmowaliśmy się również układaniem całych procesów i przejmowaniem ich jakby całkowitą optymalizacją, wiemy, jak ten proces dokładnie wygląda i gdzie są te takie bóle dla przedsiębiorcy. I przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby te bóle po kolei eliminować. I można powiedzieć, że sama eliminacja tych bólów już może zachwycić klienta, bo na początku mieliśmy pewną koncepcję, jak ten produkt ma wyglądać, roadmapę, jakie funkcje będziemy po kolei wdrażać. Natomiast funkcje, które my wymyśliliśmy, to nie jest wszystko, bo po drodze klienci nam mówią, a przydałoby nam się na przykład mieć wszystkie dokumenty, nie tylko faktury w jednym miejscu. A my mówimy, okej, no to jak możemy to dla Was zrobić? I wtedy wystawiliśmy kolejny moduł dokumenty, gdzie oni dostarczają całkowicie wszystkie inne swoje dokumenty. Mówią, chcielibyśmy usprawnić proces płatności, jak możemy to zrobić? No i my okej, wystawiamy wtedy moduł płatności. To znaczy mamy pewien swój koncept, wiemy jak rozwiązać te problemy takie, które z naszego punktu widzenia były problemami już do rozwiązania, natomiast na co dzień słuchamy klientów i sprawdzamy, co jeszcze możemy dla nich zrobić. I wtedy przesuwamy ten development w stosunku do tego, żeby jak najbardziej ułatwić im życie. I wtedy, kiedy klienci używają już naszej aplikacji, ona rozwiązuje coraz większą ilość ich problemów, to już z tej takiej nudnej księgowości oni faktycznie widzą tam wartość i że po prostu jest dużo łatwiej i oszczędzają czas. Czyli można powiedzieć, że w produktach B2B my skupiamy się na tym, żeby eliminować te painful pointy. A dodatkowo uczyć przedsiębiorców, jak korzystać z danych, natomiast to jakby jest kolejny etap edukacyjny. Nie? Troszeczkę trudniejszy. Mówisz tak o tych potrzebach uświadomionych, czyli tych, że przedsiębiorcy coś naprawdę boli w codziennym życiu przedsiębiorcy i on faktycznie czuje ten zachwyt, jak go przestaje boleć ten problem. Natomiast jak identyfikować te potrzeby właśnie nieuświadomione, o których też powiedziałeś, no bo to jest jakby trudniejsza część tej zabawy, natomiast z drugiej strony ona buduje prawdziwe przewagi konkurencyjne i ten prawdziwy zachwyt tych klientów. Jak badacie takie potrzeby, które nie do końca są znanymi i takimi, które są odczuwalne przez tych klientów? Tutaj mam takie podejście, żeby rozbić proces na czynniki pierwsze. To znaczy, przykładowo mamy fakturę do zaksięgowania. Ok, jaka jest droga tej faktury? Od samego początku, gdzie ona powstaje?
kto ją dotyka, kto co z nią robi, czy ona idzie mailem, czy ona idzie papierowo, jak to wszystko wygląda, kto później ją dotyka w firmie klienta, czy to jest sekretarka, czy to jest przedsiębiorca, kto ją rejestruje w wewnętrznych systemach, kto ją później płaci i tak dalej. I mamy różne takie drogi, takie modele na poszczególne procesy księgowe, bo jednak zawsze jest jakiś początek, przetwarzanie procesu i ląduje w danych końcowych. I wtedy my widzimy, jaki problem możemy rozwiązać, bo na przykład przedsiębiorcy tego nie wiedzą, bo to jest, dla nich to jest norma. Tak? Jeżeli na przykład coś robię od 5-10 lat, to jest dla mnie normą. Jeżeli ja na przykład, to jest game changer. Jeżeli na przykład ja płacę za każdym razem faktury kosztowe i często jest tak, że przedsiębiorca ma tylko dostęp do konta, no i on dostaje wszystkie faktury, wchodzi na to konto i albo szuka w historii, albo wprowadza na nowo te faktury czy tam kwoty, żeby zapłacić te dokumenty. I na początku to jest ok, jeżeli mam tego 5 w miesiącu. Firma się rozwija, nagle mam 300 i ja cały czas płacę te faktury. I w taki sam sposób. I w taki sam sposób, bo nie mam nowego rozwiązania. I nagle coś, co zajmowało mi, nie wiem, 20 minut miesięcznie, urasta do rangi 20 godzin miesięcznie albo nawet więcej. I nawet ja się nie jestem w stanie zorientować, bo dla mnie to jest normą. Nie widzę innego rozwiązania. I tutaj jest naszą rolą, żeby monitorować, jak się te procesy rozwijają, również czasowo, i po kolei eliminować te problemy. No dla przykładu, jeżeli chodzi właśnie o płatności, no to w naszej aplikacji teraz właśnie wychodzi taki moduł, taka funkcjonalność, że wszystkie faktury kosztowe, które do nas są dodane, można wyeksportować zbiorczo. Czyli na przykład, jeżeli mam do faktur do zapłacenia jedną czy 300, mogę je zapłacić za jednym razem. Czyli to znacznie oszczędza czas i klienci, którzy już z tego korzystają, no można powiedzieć, że są zachwyceni. Mówią to wow. Tak, bo po prostu to im oszczędza realnie czas. Ktoś zajmował się tym 20 godzin, teraz zajmuje się tym, nie wiem, pół godziny, tak, tygodniowo na przykład, bo robi przelewy dwa razy w tygodniu. Mówisz o tych klientach, o tych przedsiębiorcach, którzy rosną na przykład z 20 do 200 faktur w ciągu jakiegoś tam stosunkowo krótkiego czasu i oni są na ogół dosyć dużym obciążeniem dla takiej firmy księgowej. Jak z Twojego punktu widzenia wyglądać będzie przyszłość firm księgowych? W takim sensie, że trudno jest dzisiaj firmie księgowej, taką jaką często znamy, skalować, używając tego ładnego słowa, popularnego ostatnio, skalować ten swój biznes. Jak może ewoluować taki model biznesowy firmy księgowej w przyszłości? Jak taka praca firm księgowych będzie wyglądała jutro? To jest jedno z moich ulubionych pytań, bo to jest też częścią, że tak powiem, mojej takiej trochę misji, bo model pracy księgowych się zmieni, całkowicie się zmieni. Natomiast tutaj warto się skupić na czynnikach wzrostu, jakie są przy firmie księgowej, czy przy firmie, którą na przykład my prowadzimy. No to jest tak. Po pierwsze, są takie trzy główne czynniki, których my rośniemy. Po pierwsze, zdobywamy nowych klientów, tak? Czyli co miesiąc mamy wzrost. Po drugie, nasi klienci rosną, tych, których już mamy, więc my rośniemy razem z nimi. Po trzecie, ze względu na to, że nasi klienci rosną, potrzebują bardziej kompleksowych usług, potrzebują usług dodatkowych, które również możemy im zaoferować i dodatkowo również to monetyzować. Czyli mamy trzy różne czynniki, które trzeba zaadresować. Tak? Czyli po pierwsze dodatkową sprzedaż, rozwój klientów i pozostałe do sprzedaż, tak, cross-selling można powiedzieć, tego czego oni potrzebują. Cross-selling rozwiązujemy poprzez różnych partnerów, tak, których integrujemy do naszej aplikacji i dajemy naszym klientom dodatkowe możliwości. Natomiast te dwa czynniki główne naszego wzrostu obecnie to optymalizujemy zdecydowanie technologią poprzez zmianę modelu pracy i zmianę modelu funkcjonowania i dostarczania dokumentów, czyli można powiedzieć przejście z takiej księgowości przeszłej na księgowość w czasie teraźniejszym. I tutaj mam na myśli, że zadania takie jak są w innych biurach rachunkowych, czyli że przychodzą te dokumenty, trzeba je układać, upinać segregatory i tak dalej. U nas w ogóle tego nie ma. U nas młodszy księgowy zajmuje się tym, czym księgowy zajmuje się w zwykłym takim biurze rachunkowym, czyli jakby można rangę wyżej, nie? Bo jeżeli chodzi o takie podstawowe czynności administracyjne, jest to u nas całkowicie wyeliminowane. Księgowy znaczy, że ma laptopa i z każdego miejsca na świecie może pracować i obsługiwać naszych klientów. Mamy też pracowników 100%
remote. Więc to w ogóle nie stanowi dla nas żadnego problemu i pandemia przychyliła się nam bardzo mocno do tego, że przedsiębiorcy zauważyli, że mogą również... Że nie muszą segregatorowo wozić do księgowego. Tak, a niektórzy jeszcze muszą. Niektórzy jeszcze muszą. I to jest zmiana tego modelu. A druga rzecz to jest coś, co również jest naszym wyróżnikiem i to jest bardzo ambitny plan. To znaczy wdrożenie algorytmów uczenia maszynowego, które wspólnie robimy z firmą, z którą bardzo blisko współpracujemy. Niedawno zresztą zebrała dosyć dużą rundę finansowania. To jest firma Alphamon, z którą współpracujemy. To będą dla nas algorytmy dedykowane, które usprawniają nam pracę pod względem dekretacji faktur kosztowych. To znaczy podejmuje decyzję, gdzie daną fakturę zaksięgować. Dokładnie tak. Może to zrobić algorytm. To już wyższa szkoła jazdy. Mówisz dużo o aplikacji i technologiach, które wdrażacie, w tym o sztucznej inteligencji, a z drugiej strony mówisz o księgowych, którzy u Was pracują. Mhm. Jesteście biurem księgowym czy dostawcą technologii? Jak się w ogóle... Gdzie się czujecie? Ja mówię, że łączymy ludzi z technologią. Mhm. Łączymy ludzi z technologią, to znaczy dajemy świetne narzędzia, najbardziej zaawansowane narzędzia technologicznie, myślę, tutaj na naszym rynku, dzięki którym jesteśmy w stanie obsługiwać klientów i dajemy te narzędzia księgowym. To znaczy można powiedzieć, że my sprzedajemy to narzędzie w dwie strony. Czyli dajemy super narzędzie przedsiębiorcom, które im usprawnia pracę i dajemy super narzędzie naszym księgowym, który również im usprawnia pracę, robi to, że staje się bardziej, że się staje ciekawsza, że mają lepsze zadania, że nie muszą robić tych rzeczy, które robili w innych pracach i oni również są tym żywo zainteresowani. A my właśnie łączymy przedsiębiorców z księgowymi poprzez to właśnie narzędzie, bo wyróżniamy się nie tylko na rynku księgowym jako dostawca usług księgowych. Wyróżniamy się również na rynku księgowym jako pracodawca. Dla księgowych. Patrząc na strukturę rynku polskiego, no bo mimo wszystko jest on bardzo rozdrobniony, jeśli chodzi o liczbę biur księgowych i też ich wiek. Mm-hmm. Jaka jest przyszłość otoczenia rynkowego, w którym funkcjonujecie? No, przyszłość maluje się w barwach, że tak powiem, konsolidacji. To na pewno będzie dążyło do tego, że będzie mniej większych firm, ponieważ technologia, my jakby to jesteśmy pionierem, natomiast technologia, dużo się o nim mówi. Ja jestem często na różnych kongresach księgowych, wypowiadam się na temat technologii, bo tutaj jakby mam w tym dosyć duże doświadczenie i widzę, że się o tym mówi, ale mało się jeszcze robi w tym polskim segmencie. Prędzej czy później klienci wymuszą tą zmianę, bo wchodzi pokolenie młodszych przedsiębiorców, tak, którzy są poniżej 30 lat, wszystko mają w aplikacji. Paperless. Tak, i oni chcą być paperless. Trzeba dostarczyć jakieś oprogramowanie, trzeba wdrożyć technologię. Nie wszystkie biura rachunkowe, a nawet bym powiedział mało które biura rachunkowe, po pierwsze ma kompetencje, żeby wdrażać takie rozwiązania technologiczne, a po drugie środki, żeby również takie technologie wdrażać, ponieważ wiadomo, że czynniki są takie, że mamy presję płacową, tak? Mamy też inflację, ceny usług księgowych często są zaniżone przez takie biura rachunkowe, żeby pozyskać klientów i wtedy jakość też cierpi, więc można powiedzieć, że część rynku tkwi w takim błędnym kole. I tutaj należy szukać też naszej szansy, bo my jakby od początku z tą technologią zaczęliśmy. Dzięki temu jeden księgowy może obsłużyć więcej klientów, ma ciekawszą pracę, woli pracować u nas niż u konkurencji. Będziecie u siebie zatrudniać tych księgowych, czy również świadczyć takie usługi technologiczne biurom księgowym, które są zewnętrznymi biurami w stosunku do Waszego? Często pytanie to pada i wiem, że już co niektórzy są zainteresowani naszą technologią. Nie wykluczamy takiego modelu, żeby udostępnić naszą aplikację, natomiast na tą chwilę to jeszcze nie jest, że tak powiem, naszej roadmapie. Natomiast nie wykluczamy takiej możliwości, żeby dostarczyć jakieś takie rozwiązania. A co jest na roadmapie? Jakie macie plany w najbliższych miesiącach i latach?
no, rozwiązywać kolejne problemy naszych klientów. To znaczy mamy już rozpisane konkretne funkcjonalności, feature, aplikacji, które dalej będą usprawniać im życie, które pomogą im wzrastać. I z drugiej strony rozwój działu operacyjnego i algorytmów. To znaczy najbliższy czas, no, to jest przede wszystkim skupienie na technologii z naszej strony, żeby jeszcze to wszystko bardziej dopracować, żeby jeszcze bardziej zautomatyzować, żeby jeszcze bardziej naszym klientom życie usprawnić. Mamy bardzo dużo zapytań. Tutaj dziękuję naszym klientom, że dzielą się z nami przede wszystkim swoją opinią i tym, żebyśmy mogli na feedbacku pracować, bo praca na feedbacku i tutaj może właśnie taką małą dygresję zrobię, jeżeli chodzi o pracę na feedbacku i taką budowę takiej kultury feedbacku w firmie. To jest to, od czego ja zawsze chciałem zacząć i co w Alterze udało nam się wprowadzić, bo poszukujemy tego feedbacku, zarówno od klientów, jak i od siebie nawzajem. Zarówno jak od pracowników niższego szczebla, jak i od wyższego szczebla. Każdy udziela sobie tego feedbacku po to, żeby się mogli się dalej usprawniać. I też czasami ten feedback od klientów również nie był najlepszy. Mhm. I wtedy faktycznie są dwie drogi. Albo olać takiego bardzo wymagającego klienta, albo pomyśleć, ok, ma rację. Co możemy zrobić, żeby to usprawnić. I my zdecydowanie idziemy tą drugą drogą. Mamy nawet testymoniale, które mówią o tym, że dostaliśmy negatywny feedback i poprawiliśmy później nasze usługi i przede wszystkim technologię i aplikacje znacznie, tak że teraz jest ten klient bardzo, bardzo zadowolony. Więc pracujemy na tym feedbacku i dzięki temu cały czas produkujemy tę aplikację, wydajemy kolejne funkcje w oparciu o to, czego chcą nasi klienci, a nie co nam się wydaje, że ci klienci chcą. To znaczy trzeba wypracować sobie taki proces, model rozmów z klientami. Słuchania. I słuchania, dokładnie, bo nam się może wydawać i fajnie, ale z drugiej strony, czy to faktycznie ma sens, bo ja jestem użytkownikiem wielu różnych aplikacji, bardzo wiele, jakby w ogóle jestem fanem technologii, jakby siedzę w tym cały czas i czasami widzę bardzo rozbudowane aplikacje, z których 5% albo 10% funkcji korzystają użytkownicy. Nie wykorzystują. Tak, no i my jako Altera nie chcemy być taką aplikacją, dlatego tworzymy po kolei te wszystkie rozwiązania po to, żeby one każdy następny release aplikacji rozwiązywał kolejny problem klienta. A jeśli chodzi o te rozwój tych, ten product development, rozwój tych wszystkich funkcjonalności i technologii, którą macie, no to też jest jakby bardzo szybki rozwój z jednej strony, bardzo kosztogenny. Wiele takich młodych firm na tym etapie rozwoju, na jakim wy jesteście, dużo nakładów potrzebuje na taki rozwój. Jakiego typu finansowanie wybieracie i dlaczego taka decyzja? Na początku poznaliśmy się z co-founderami, jest nas czwórka i przez pierwszy czas rozruchu, można powiedzieć, finansowanie było zapewnione przez co-founderów, żebyśmy zbudowali ten model, zrobili pierwszy rozruch, zobaczyli, jak nam to idzie. No i poszło nam dobrze. Czyli za własne. Za własne, tak, za własne. Natomiast już od początku mieliśmy wizję tego, żeby wejść w rynek VC. No i już jesteśmy po zamkniętej rundzie, na jesień zeszłego roku zainwestował w nas fundusz Co-Founder Zone i czterech aniołów biznesu, w tym m.in. Paweł Zylm, więc myślę, że to też dało nam wiatru w żagle, że już nie tylko my jako co-founderzy wierzymy w nasz biznes. Ale jeszcze ktoś. Tak, jeszcze ktoś i rynek to docenia. I to pozwoliło nam dostarczyć kolejne technologiczne usprawnienia, bo wiadomo, że development kosztuje i przy dużej skali to się faktycznie zwraca. Widzimy, że nasze operacje stabilnie działają, a przede wszystkim mamy produkt market fit. To znaczy, to jest coś, co nie wiadomo, kiedy startuje się biznes, to nie wiadomo, czy będzie właśnie ten produkt market fit, tak? Większość startupów upada, bo ich produkt jest niedostosowany do rynku. Natomiast kiedy to już mamy, czyli to jest coś, co jest nie do końca od nas zależne, a klienci chcą od nas kupować, no to wiemy, że resztę jesteśmy w stanie w 100% wewnętrznie ogarnąć, tak? Kiedy mamy odpowiednie finansowanie, zasoby, no i oczywiście też kompetencje. Dlatego teraz również rozpoczynamy przygotowania do kolejnej rundy finansowania, żeby właśnie jeszcze tą roadmapę po pierwsze przyspieszyć i tutaj będzie na pewno wiele funkcji, ale też
integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami, ponieważ Altera to będzie aplikacja również otwarta na inne zewnętrzne rozwiązania, czyli będziemy się integrować tak, żeby jeszcze bardziej ułatwić życie naszym klientom, przedsiębiorcom, bo często nas o to pytają, tak, o integrację z e-commerce, o jakieś inne zewnętrzne systemy do transportu i tak dalej, więc my już to mamy, już mamy zapisane, już wiemy, kiedy co będziemy robić, a z drugiej strony na pewno wzmocnienie również naszych operacji, no bo też rozwój tutaj oczywiście też kosztuje i cały czas optymalizujemy procesy, rozwijamy się w tym kierunku, żeby pracować efektywniej, lepiej, mądrzej, zbierać insight od klientów i wykorzystywać go w codziennej pracy. To są takie główne czynniki, na których będziemy się skupiać, żeby cały czas podnosić tą naszą jakość, żeby ona była z każdym miesiącem coraz wyższa, no i żeby też technologia cały czas szła do przodu i wtedy te dwa czynniki zwiększają taki customer experience, tak? Czyli po pierwsze ma wyższą jakość usług, czuje się zaopiekowany, może spać spokojnie, to jest to, że wie, że po drugiej stronie są osoby, które faktycznie są kompetentne, a wspiera je ta technologia, dzięki której oni właśnie... Która jest gdzieś w tle. Jest w tle, jej nie widać, ale ona dużo robi. Mówisz o tej ścieżce finansowania VC i przy współpracy z aniołami biznesu. No to jest jakaś jedna z kilku ścieżek, którą młode firmy wybierają. Oprócz niej oczywiście jest finansowanie chociażby bankowe dla młodych firm, które już się trochę rozwinęły. I też finansowanie innego rodzaju. Dlaczego akurat wybór wasz padł na VC i na aniołów biznesu? No bo to też jest jakby odpowiednia relacja, odpowiednia kompetencja. Co wam daje taka współpraca z funduszem VC i z aniołami biznesu? I czy w tym kierunku też chcecie iść dalej? Tak, w tym kierunku chcemy iść dalej. I dlaczego? Już mówię, bo z tego kierunku, jeżeli się odpowiednio wybierze i odpowiednie osoby, że tak powiem, będą na pokładzie, no to nie jest transakcja tylko za pieniądze. To jest transakcja, która niesie ze sobą zdecydowanie więcej. To znaczy z funduszem CoFounder dobrze nam się bardzo współpracuje, mamy dobre relacje i też otwierają nam wiele drzwi. Tak samo jak z naszymi aniołami biznesu. Spotykamy się regularnie, też zbieramy feedback, pomagają nam, udostępniają swoje kontakty, czyli można to nazwać taką, tak często się o tym mówi, że to jest takie smart money, czyli mamy pieniądze i mamy również osoby, które za tymi pieniędzmi tak idą i one wnoszą swoje kompetencje do naszej spółki, stając się udziałowcami, to znaczy tak zdecydowanie bardziej im zależy niż bankowi, który udziela finansowania. I tutaj utrzymując dobre relacje z inwestorami, a myślę, że utrzymujemy dobre relacje, spotykamy się regularnie, wysyłamy newsletter o tym, co się dzieje w spółce i to wszystko dbamy o to, żeby też byli poinformowani o to, co się dzieje. Zawsze można zadać pytania. Ja jestem zawsze otwarty na to, żeby rozmawiać z inwestorami. Też poszukuję feedbacku, żebyśmy rozwijali się w odpowiednim kierunku i w odpowiedni sposób i w odpowiednim tempie również. I widzimy, że ta transakcja przyniosła nam dodatkowe wartości, bo też mają różne pomysły, wejścia i my słuchamy również inwestorów, tak jak słuchamy klientów, tak jak słuchamy siebie nawzajem, tak również słuchamy naszych inwestorów, jesteśmy na to otwarci. Można powiedzieć, że jesteśmy taką organizacją cały czas uczącą się i wierzącą, że możemy cały czas rozwijać się poprzez rozwój tych wewnętrznych kompetencji i pozyskiwanie odpowiednich osób do naszego zespołu. Mówisz o kilku aniołach biznesu. Jaki jest przepis już po tych rozmowach, które macie za sobą przy pierwszej rundzie i teraz przy drugiej? Jaki jest przepis na pozyskiwanie takich aniołów, którzy są tą siłą napędową dla spółki? Nie wiem, czy mam taki przepis. No, mówisz, że ta pierwsza pula, że tak powiem, jest pozytywna. Tak, no myślę, jaki jest przepis przed transakcją w dobieraniu takiego partnera i potem już po transakcji we współpracy z nimi? No przede wszystkim na pewno trzeba się poznać i porozmawiać. To znaczy my też prowadziliśmy rozmowy z kilkoma tak funduszami, również z różnymi aniołami biznesu. No i to też jest ważne, żeby poczuć ten flow, tak? Tą chemię. I tutaj ja budując biznes, no to jednak jak jesteśmy wspólnikami, no to tak można powiedzieć, że średnia, ostatnio słyszałem takie porównanie, że średnia jakby relacja VC i spółki jest tak długa jak średnia małżeństwo w Polsce, tak? Więc można powiedzieć, że to jest takie trochę związanie się, takie małżeństwo, no i wiadomo, że te relacje muszą być dobre, muszą się sprawdzać. To jednak musi być ta chemia, musi być też zaangażowanie z jednej i z drugiej strony. No i tutaj myślę, że
To jest przede wszystkim ważne, żeby nie robić tego, że tak powiem, ktoś daje pieniądze, okej, daj kasę i tyle, i nie interesujmy się dalej, tylko okej, chcesz dać pieniądze, co jeszcze możesz wnieść, co jeszcze możesz się zainteresować, jak możemy wspólnie działać, w jakim kierunku możemy to rozwinąć, co też możesz nam dać, co my możemy dać tobie. Więc to jest właśnie taka relacja obopólna i tutaj bardzo chętnie rozmawiam na ten temat i spotykam się, zresztą będzie możliwość 2 czerwca w Warszawie w Kinotece spotkać się ze mną, porozmawiać, uścisnąć dłoń i porozmawiać na temat inwestycji też w naszą spółkę albo jakiejś innej współpracy. To jest, myślę, klucz, ten przepis. Jakby poznać człowieka, to już że tak powiem, każdy ma swoje sposoby, jak się dopasować. Ale mówisz o tej też relacji w trakcie już tego związku nietypowego, związku partnerskiego. Tak. Jak patrzysz na tą relację z inwestorami, których już macie na pokładzie, to mówisz o tej takiej relacji też jakby aktualizowania ich, informowania ich, co na bieżąco jest w spółce. Jak często pozostajecie w takim kontakcie i jak często słuchacie tego feedbacku od nich? Mm-hmm. Można powiedzieć, że mamy takie ustrukturyzowane spotkania, czyli raz w miesiącu zawsze idzie newsletter odnośnie tego, co się w zeszłym miesiącu wydarzyło w najważniejszych kwestiach. Newsletter również z naszymi wskaźnikami, liczbami, które są kluczowe, które wspólnie właśnie z funduszem i z aniołami uzgodniliśmy. Na początku wypracowaliśmy sobie ten newsletter, pytaliśmy się, czy coś jeszcze chcecie wiedzieć, co was interesuje. Powiedzieli nam dokładnie wszystkie swoje wymagania i my tak przygotowaliśmy nasze wewnętrzne raportowanie, żeby móc dostarczać te liczby jak najszybciej po danym miesiącu i również opisową kwestię co do poszczególnych działów funkcjonowania firmy, więc zawsze są na bieżąco. A poza tym co miesiąc wysyłamy również raport finansowy, czyli porównanie budżetu z wykonaniem, czyli z naszymi planami i realizacją, więc też jakby jesteśmy tu całkowicie transparentni, jeżeli o to chodzi, bo nie mamy nic do ukrycia i ta relacja właśnie powinna być szczera w jedną i w drugą stronę. A poza tym to mamy takie działalności, że tak powiem ad hoc, czyli miesięczne zawsze spotkanie zaplanowane, gdzie wspólnie omawiamy ten newsletter i wyniki. Natomiast poza tym ja również kontaktuję się z aniołami biznesu. Na przykład jestem też umówiony na rozmowę feedbackową w przyszłym tygodniu odnośnie tych naszych działań. Więc poszukujemy tego aktywnie i ta relacja jest faktycznie taka, bym powiedział, bliższa, aniżeli tylko informowanie, ok, robimy kolejną rundę. Wchodzicie czy nie? Czyli trzeba pozostawać w relacji szczerej. Tak, no myślę, że to daje dużą wartość i jakby no, nawet sobie bym nie wyobrażałem wcześniej tego, żeby pozyskać wspólników, tak, no bo to są nasi wspólnicy, inwestorzy i po prostu nie informować ich o tym, co się dzieje u nas. Ilu chcecie jeszcze inwestorów do tego związku partnerskiego mieć? Tutaj jakby nie podam konkretnej liczby, natomiast no teraz poszukujemy finansowania w kwocie, tak, można powiedzieć pomiędzy 1 a 2 miliony i będziemy poszukiwać tego od funduszu i aniołów, tak, więc zobaczymy. Ale tak jakby efektem skali patrząc, no bo też im więcej takich interesariuszy, tym trudniejsza ta relacja. Tak, jak ci się wydaje, ile takich aniołów powinno być na pokładzie, żeby zarządzić tak relacją, żeby ona była zdrowa dla wszystkich? Ja myślę, że to jest kwestia wyrobienia sobie kompetencji, tak? No bo jeżeli chodzi o zarządzanie relacjami z inwestorami, no to tym głównie zajmuję się ja. No i na przykład nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że bym wstrzymywał spółkę przed wejściem na giełdę, bo ja sobie nie poradzę z naszymi inwestorami. Więc tutaj myślę, że to wszystko polega na tym, żeby wypracować odpowiedni model, tak żeby to wszystkim pasowało. Więc ja również nabieram kompetencje w tym zakresie, żeby cały czas, że tak powiem, ta relacja właśnie była zdrowa, a nie taka jakaś ułomna z jednej albo z drugiej strony. Czyli musimy wspólnie ustalić takie ramy współpracy i to na początku robiliśmy. Co my dajemy od siebie, kiedy się spotykamy, jak to robimy, tak, ten raport i pozostałe inne rozmowy. Więc jakby tutaj nawet nie określałbym tego pod liczbą inwestorów, jaka według mnie jest bezpieczna, bo tutaj bardziej chodzi o to, żebym ja się na tyle rozwinął, wystawił tak proces, żebyśmy mogli to odpowiednio obsłużyć. Czyli wszystko procesem. Wszystko procesem, tak. To jest nasze motto. I tu pozostawimy kropkę. Drodzy Państwo, o zdrowych relacjach z inwestorami, o tym, jak inwestować w innowacje, w nowe technologie, które powstają w Polsce. Już 2 czerwca w Warszawie na konferencji Reach for Biz Meetup zapraszamy do rejestracji. Obecność darmowa, konferencja jest otwarta, można spotkać 50 młodych spółek
i ponad 60 prelegentów, którzy będą edukować w tym temacie. Również będzie teraz, którą będzie można się spotkać, porozmawiać o relacjach inwestorskich. Ja Państwa oczywiście zapraszam serdecznie do lektury książek naszego sponsora Inventity Foundation o przedsiębiorczości i mam nadzieję do zobaczenia 2 czerwca w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Warszawie na konferencji. Bardzo chętnie porozmawiam o tym, jak Altera się rozwija i jak te relacje sobie układać z inwestorami. I będzie okazja wysłuchać mojego pitcha, więc zapraszam serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Izabela Kozakiewicz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Paktu z Biznesem. Do widzenia.